Zadbajcie o zdrowy sen. Śpiąc, regenerujecie się, ładujecie baterie, dbacie o cały swój organizm. Postarajcie się kłaść wcześniej spać w momencie, kiedy pojawi się senność, a rozpoznacie to m.in. po częstym ziewaniu i przysypianiu. W każdym okresie życia mamy inne zapotrzebowanie na sen. Niemowlęta śpią około 15 godzin na dobę, 13-latek między 9 a 11, a osoba 20-letnia powinna spać około 7-8 godzin. Jeśli śpicie krócej, zastanówcie się, co sprawia, że późno chodzicie spać lub śpicie za mało i wprowadźcie kilka dobrych nawyków związanych ze snem. Pamiętajcie, żeby kłaść się spać w wygodnym łóżku, w wywietrzonym pokoju, unikać przed snem picia kawy i alkoholu, jeść lekkostrawne posiłki, odłóżcie telefon i wyłączcie telewizor przynajmniej 45 minut przed zaśnięciem. Pracę i naukę kończcie przynajmniej 3 godziny przed snem. Możecie być aktywni fizycznie, ale niech to będzie łagodna forma ruchu, czyli stretching, spacer albo yoga. Mam nadzieję, że ten film był pomocny. Komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie kanał Lidla. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.